To była ciekawa przygoda. Jeszcze nikogo nie znalazłyśmy. Hej, to duże miasto. Dopiero zaczęłyśmy szukać. Tak, wiem. Miałam nadzieję, że na kogoś wpadniemy. Dobra. W porządku. No i git. Wprowadź kot. Hej, te stare agregaty są dość kapryśne. Może trochę zająć się za nimi. O! Mówiłaś coś? Nic! Jakoś nikt nas nie wita. Albo jeszcze czekają. Poszukajmy wejścia. Obserwuj te okna. Wilk. WLF. Kumam. No jasne. To ma sens. Widziałaś? Zarażony przeskoczył przez płot. O, czyli możemy tamtędy wejść. Nie powinnyśmy słyszeć strzałów? Nie wiem, co się dzieje. Thank you.
ciebie. Ten jest świeży. I ma naszywkę z wilkiem. Chyba nie wydostali się stąd z benzyną. To dobrze, nie? Gdyby chuje, które zabiły Joela, zginęły od zarażonych. I tak by nie żyli Eli. To chyba niesprawiedliwość. Bierzemy co możemy, póki tu jesteśmy. Zastrzelono ich. Poznajesz ich? Nie. Może zabił ich ktoś inny. Zarażeni przyszli później. Hej, mam ich benzynę. Cóż, jak będzie potrzeba, wiemy gdzie jest. Tego też nie rozpoznaję.
Sprawka Tomiego. To? Niemożliwe. Jestem pewna. To jeden z zabójców Joela. Kurwa, tu jest jeszcze jeden. Nie poznaję go. Użył ich przeciwko sobie. Jak? Joel mi o tym mówił. Zadajesz jednemu pytanie, ale nie dajesz mu odpowiedzieć. Ma to napisać. Wtedy pytasz drugiego. Jeśli odpowiedzi są zbieżne, mówią prawdę. Jeśli nie... Mają przejebane. Wschód jeden. Kod do bramy? Najwyraźniej. To świeża sprawa. Tommy jest blisko. Wiem. Chodź. Możemy iść tędy. Może dogonimy Tommy'ego. Co? Mówiłaś, że Tommy miał ciężką przeszłość, ale... Kurwa. Wiem. Wszystko okej? To nie było za ładne. Nie chcę, żebyś źle myślała o Tommy. Eli, gdybym miała w rękach zabójców mojej siostry, skończyliby gorzej. No tak. Odpal agregat. Ja otworzę bramę. Pamiętasz kod? Ten zapisany krwią? To. Zrobione! I to... Już. Też. Zostaje tylko pytanie. Dokąd to prowadzi? Powinnyśmy znaleźć schronienie, założyć obóz. Może gdzieś wysoko, żeby mieć widok na okolice. To dobry pomysł. Okej. Poszukajmy otwartego budynku. Najlepiej bez zarażonych. Albo WLF. Wilków. Jak ich zwał? Mam wciąż kilka migdałów, jeśli chcesz. Niespecjalnie. Powinnaś coś zjeść. O Boże. Co?
Zabrzmiałam zupełnie jak moja mama. Nic mi nie będzie. Ugh!